O tym incydencie mówiliśmy tuż po jego zajściu. Przypomnijmy materiał z listopada 2022 roku. W dniu wczorajszym policjanci zostali wezwani na interwencję, gdzie został zatrzymany mężczyzna, mieszkaniec powiatu lubartowskiego. Mężczyzna ten posiadał przy sobie środki odurzające. Ten 46-latek został zatrzymany przez policjantów, przewieziony w celu wykonania dalszych czynności do komendy w Lubartowie. Postępowanie jest to śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury rejonowej w Lubartowie. Te informacje potwierdza również prokuratura. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających w postaci marihuany, około 160 gram i w tej chwili trwa podejmowanie decyzji co do środków zapobiegawczych. On się nie przyznał i nie składał wyjaśnień. Jak czytamy na portalu Lublin 112, policjanci zatrzymali radnego Rady Miejskiej w Lubartowie Krzysztofa Rze. Mężczyzna wpadł na paleniu marihuany. Jakby tego było mało, wszystko wydarzyło się w miejscu pracy radnego, którym jest starostwo powiatowe w Lubartowie. W dniu 23 listopada nastąpiło zatrzymanie pracownika starostwa powiatowego w Lubartowie przez policję. Zdarzenie to nie miało związku z z pracą urzędu, tylko nastąpiło na wniosek zgłaszającym był urząd. Ze względu na podejrzenie bycia pracownika pod wpływem środków odurzających, w związku z powyższym zwrócono się do służb o sprawdzenie. Obecnie czekamy na wyniki postępowania prowadzonego przez stosowne służby. Na stronie głównej TVP Info pojawił się artykuł, w którym czytamy: okazało się, że chodzi o radnego wybranego z listy PiS. O komentarz poprosiliśmy szefa lubartowskiego PiSu Andrzeja Kardasza. Na moim poziomie ja jedynie mogę zrobić dwie rzeczy. Zawiesić go w prawach członka partii, natomiast będę rekomendował posłowi, szefowi okręgu 14 PiSu, panu posłowi Sławomirowi Skwarkowi, o usunięcie go z partii. Taką rekomendację wyślę z uzasadnieniem, jeśli się potwierdzi, że jest członkiem, najdalej jutro. On to prześle oczywiście dalej do Warszawy i tutaj już decyzje zapadną na tym szczeblu. Natomiast moja rekomendacja, jeśli jeszcze raz powtarzam, okaże się, że jest członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości, będzie tutaj jednoznaczna wyciągnę jak najsurowsze konsekwencje, jakie mogę ja jako pełnomocnik powiatowy wyciągnąć. Natomiast jeśli się okaże, że jest tylko członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Lubartów, a nie jest członkiem partii, no to tu cóż, piłka jest po stronie przewodniczącego klubu, pana Piotra Kusyka, który może oczywiście go relegować z klubu, prawda? Ja oczywiście taką rekomendację będę panu Piotrowi składał, natomiast kluby, jak pani wie, radnych są niezależne. Znaczy niezależne, może nie tak, są autonomiczne w stosunku do mnie. Ja mogę składać tylko rekomendacje, no bo nie wszyscy członkowie klubów są członkami Prawa i Sprawiedliwości, więc jakie decyzje podejmie szef klubu, no nie mogę za niego odpowiadać, prawda? To musi się pani szefa klubu o tym spytać. A czy są już panowie po pierwszych rozmowach z panem Piotrem Kusykiem? Bo powiem tak, jeszcze nie, dlatego że po pierwszych rozmowach jestem z jego pracodawcą, starostą lubartowskim. Natomiast jeszcze z panem Piotrem się nie kontaktowałem. Na pewno się z nim skontaktuję. A czy pan starosta również zadeklarował, że będzie wyciągał wnioski, jeśli oczywiście zarzuty okażą się słuszne? Pan starosta, z tego co wiem, no to już poczynił jakieś kroki, tylko że nie o nich mówić, bo ja dokładnie nie wiem, co on zrobi w tym temacie. No ale on to robi na poziomie pracodawcy, bo pan starosta jest pracodawcą pana Krzysztofa, prawda? Natomiast no ja jestem też daleki od wskazywania ludzi z góry, bo owszem, z tego co wiem, to znaleźli ten służb przy nim. Nie przy nim, przepraszam, gdzieś tam w domu czy... Nie jestem pewny, bo ja mówię pani, że ja nie miałem czasu gdzieś w media nawet zajrzeć. To ja się od redaktora z dziennikarstwa nie dowiedziałem, to co teraz pani mówię. Natomiast on się nie przyznaje do winy, więc powiem pani tak, no. No mamy dwie strony medalu, prawda? On twierdzi, że jest niewinny, natomiast policja twierdzi, że znalazła środki odurzające, więc no zobaczymy, jak to się będzie rozwijać, ale bez względu na wszystko, jakby się to nie rozwijało,
to ja zrobię to, co pani powiedziała wcześniej. Ja nie będę po prostu czekał i nie będę pobłażał takim zachowaniem. Teraz radnemu grożą poważne konsekwencje. Za posiadanie środków odurzających grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Od listopadowej wpadki radnego z marihuaną w lubartowskim sądzie toczyła się sprawa. Ówczesny radny przyznał się do winy i zaproponował karę dla siebie. Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i 10 tysięcy złotych grzywny. 31 maja sąd rejonowy w Lubartowie wydał wyrok, uznając mężczyznę za winnego posiadania narkotyków w ilości ponad 143 gram marihuany i skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz 15 tysięcy złotych grzywny. Skontaktowaliśmy się z byłym radnym i poprosiliśmy o komentarz. Popełniłem błąd, za który ponoszę odpowiedzialność. Do tego się przyznaję. Złożyłem w prokuraturze wniosek o ukaranie, o poddanie się karze. Rok w zawieszeniu na 2 lata i 10 tysięcy. Prokurator zażyczył sobie jeszcze dodatkowych 10 tysięcy. Natomiast sąd zasądził rok w zawiasach na 2 lata plus 15 tysięcy i w trakcie rozprawy powiedziałem w sądzie, że ja się od tego wyroku nie będę odwoływał. W tej chwili czekam na decyzję prokuratury, która ewentualnie zechce ten wyrok przyjąć lub odwołać się. Mam nadzieję, że prokuratura ten wyrok przyjmie. No i okres mam, przez który muszę być, że tak powiem, grzeczny. No i tyle. No. W zasadzie pracuję w tej chwili w innej firmie. Życie się jakoś tam układa coraz lepiej, także nie narzekam. A jakie wnioski pan wyciągnął z zaistniałej sytuacji? Jakie wnioski wyciągnąłem? Wiadomo, głupich błędów nie popełnia się, nie wierzyć we wszystkich ludzi. A jeśli... tak? To w zasadzie tyle, tak? Bo powiem pani, że myślę, że akurat to moje przestępstwo nie jest jakimś strasznym przestępstwem w stosunku do tego, że w zasadzie miałem nieposzukiwaną opinię. Nie byłem wcześniej karany. Natomiast myślę, że po zwykłym alkoholu ludzie dużo więcej robią złych rzeczy. No i w zasadzie sąd, czyli prawo troszkę inaczej do tych sytuacji podchodzi. Ale wydał pan oświadczenie, w którym pan powiedział, że zmienił pan swój styl życia. Czy nadal pan utrzymuje to? Tak, jak najbardziej, oczywiście. Zmieniłem styl życia. Oczywiście nie palę w tej chwili. Dbam o ruch fizyczne, o zdrowie. Lepiej się odżywiam. No i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Także tak jak pani powiedziała wcześniej, no układa się coraz bardziej pozytywnie w stosunku do tego, co było jeszcze pół roku temu. Z pewnych nawet złych zdarzeń w naszym życiu mogą pojawić się dobre okoliczności. Także... Czyli nie rozumiem, że nie czuje pan wielkiej szkody, prawda, za to, nie, za stracenie stanowiska i funkcji pełnionych? Nie. Powiem pani, że 20 lat pracowałem jako urzędnik państwowy, udzielałem się i politycznie, pomagałem w wyborach i sam też brałem udział w wyborach. Także już myślę, że wystarczy. Jest to jakieś tam dla mnie doświadczenie, które na pewno na przyszłość w jakiś sposób zaprocentuję. Natomiast do nikogo nie mam o nic pretensje. Z sobą też się sam, że tak powiem, pogodziłem. Życie toczy się dalej. No. To nie jest akurat taka sprawa, gdzie należałoby się jakoś strasznie z tego powodu martwić.
A czy nie chciał... Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nikomu krzywdy nie zrobiłem. Pracy poprzedniej obowiązki wypełniałem należycie. Nikt nie może mi nic zarzucić. W tamtej sytuacji z listopada zeszłego roku, gdybym był nieuczciwy i nakłamał, to całego tego zdarzenia nie było. Ale w związku z tym, że powiedziałem prawdę, stało się to. I tak jak mówię, wyciągam z tego pozytywne wnioski. A czy nie chciałby pan, żeby pańska zaistniała sytuacja była przestrogą dla innych osób? Przestrogą? No na pewno, w pewnym sensie tak. Generalnie nie robić głupot w miejscu pracy. Tak, to przede wszystkim. Natomiast, co by tu pani powiedzieć? No myślę, że w naszym społeczeństwie dużo więcej ludzi ma problemów z alkoholem, co też i widać w kręgach władz naszego powiatu, gdzie też są problemy i ludzie nadal pracują i nie mają w związku z tym aż takich wielkich problemów jak ja. Natomiast ja osobiście, jeżeli chodzi o samą marihuanę, nie rozumiem, ja nie uważam marihuany jako twardego narkotyku, to jest miękki narkotyk. Wydaje mi się, że dużo lepszy i zdrowszy niż zwykły tytoń, który codziennie powoduje śmierć na raka wielu osób. No co mam powiedzieć? No. A czy jeśli chodzi o te problemy alkoholowe w władzach powiatu, ma pan kogoś konkretnego na myśli? To znaczy, no, wie pani, że były pewne takie sytuacje, gdzie chociażby wójtowie mieli problemy też z prawem w związku z alkoholem. No i też podnieśli jakąś tam karę. Natomiast stanowiska dalej piastują. No chyba ich wyborcy nie mają pretensji w związku z tym. No ja akurat trafiłem na władze PiS-u, które są, wydaje się, bardziej rygorystyczne pod tym względem. Nie przykrywają pewnych problemów. No i tyle.